Witam Państwa, to jest Dziennikarski Poker, a środa to oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem doktorem, zapowiem następnego gościa, bo połączymy się z panem wiceministrem Januszem Kowalskim, wiceministrem aktywów państwowych, i porozmawiamy z nim między innymi o wyroku przed sądem arbitrażowym. Ale teraz wracamy do rozmowy z panem doktorem i przypominam oczywiście nasz adres mailowy, proszę państwa, dpmałpa.telewizjarepublika.pl, to jest Dziennikarski Poker, tam piszecie to, co państwa najbardziej interesuje, czym chcecie usłyszeć na naszej antenie. Panie doktor, że czy koalicja Platformy Obywatelskiej i Konfederacji już nabiera coraz bardziej realnych kształtów, pana zdaniem? Fakt, że Konfederacja głosowała razem z Platformą, nie oznacza jeszcze koalicji. Przypominam, że miesiąc temu Konfederacja głosowała razem z PiS-em, kiedy była sprawa uchwały na uchwalenie ustawy o wydobyciu miedzi. Więc sam fakt głosowania razem o niczym nie świadczy. W polityce te partie przeciwstawne głosują razem. Także to do koalicji jeszcze daleko. Ja nie mówię o głosowaniu razem, panie doktorze, ale mówię o wydarzeniach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, kiedy po pierwsze koalicja razem z Platformą domagała się, żeby było stacjonarne posiedzenie Sejmu i bardzo do tego parła, a po drugie to, co powiedział pan poseł Nitras, zwracając się do posłanki Lewicy, i tutaj cytuję pana posła Nitrasa, jak będziemy rządzić z Konfederacją, to Konfederacja się wami zajmie. To jest tylko taka gra wewnątrz obozu antypisu, dlatego że no, ten obóz trzeszczy w szwach i rywalizacja tam trwa o to, kto wysunie się na pierwszy plan, więc to są walki wewnętrzne w tym obozie. I teza o koalicji jest zbyt daleko posunięta. Zresztą poseł Nitras nie należy do ludzi poważnych. W zwyczaju ma kłamanie, także ja bym do jego słów nie przywiązywał wagi. Natomiast to, co jest istotne, to interes w wypadku Konfederacji, w wypadku Platformy jest to zwalczanie PiS-u, ale jest to normalny interes polityczny. Czyli zwalczanie i odsunięcie PiS-u od władzy, czyli już nie ma PiS-PO jedno zło, tylko są doraźne sojusze, które można tak nazywać, prawda? Widzę, w polityce najczęściej zawierane są sojusze doraźne. Przypominam, że przecież były momenty, kiedy SLD głosowało razem z PiS-em, Platforma razem z PiS-em, Konfederacja razem z PiS-em, Konfederacja razem z Platformą i tak dalej. Więc to są doraźne sojusze i budowanie wielkich teorii na tej podstawie nie ma sensu. Chociaż wiele osób by się nie zdziwiło, gdyby się okazało, że w pewnym momencie współpracują razem. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę to, co się działo wcześniej, wydarzenia z działań Konfederacji i zachowań, mogą świadczyć o tym, że wcale to nie jest taki sojusz niemożliwy całkowicie. Nie, no ale to jest doraźny sojusz, ponieważ PiS jest dla obu ugrupowań przeciwnikiem. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że Konfederacja bazuje na elektoracie protestu. To jest elektoracie, który jest przeciwko wszystkiemu. I w związku z tym, jeżeli Konfederacja nie głosuje przeciwko wszystkim, tylko z kimś, no to natychmiast jakaś część szurii się buntuje. Także na przykład tak, że Konfederacja wtedy głosowała ze spisem w sprawie ustawy miedziowej, spowodowało bunt we własnych szeregach. Jak i teraz pewne niezadowolenie z powodu głosowania, czy też no, występowania o te same rozwiązania, czyli to wspólne posiedzenie razem z Platformą. Wystarczy śledzić, panie doktorze, profile w mediach społecznościowych, na przykład twórców Marszu Niepodległości i ludzi, którzy są skupieni przy Marszu Niepodległości. Jakie krytyczne głosy się odzywają, jakie przysłowiowe cięgi zbiera pan Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta? Tak, ale nie wolno zapominać, że Marsz Niepodległości, a Bosak i Ruch Narodowy to są rywalizujące grupy w tym obozie.
Oczywiście, dlatego z jednej strony są nadzieje ze strony pana Bosaka i Konfederacji, że Ruch Narodowy i ludzie z nim związani poprą Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich, a z drugiej strony jest, jak pan mówi, rywalizacja. Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to Krzysztof Bosak uważa, że jest jednym z najgroźniejszych, może nie tyle on sam, ale jego zwolennicy, że jest jednym z najgroźniejszych rywali Andrzeja Dudy. No a co mają mówić? Mają mówić, że nie liczymy się, nie mamy żadnych szans. No to jest bez sensu. Polityk zawsze twierdzi, nawet zdając sobie sprawę, że nie wejdzie do drugiej tury, czy że z Kretesem przegra. Zawsze będzie twierdził, że on jest ten najważniejszy, no bo przecież nie może występować w wyborach. Więc słuchajcie, wiecie, ale ja to na pewno przegram i na pewno na mnie będzie głosowała garstka. Panie doktorze, był pan zaskoczony, jak pani Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że zawiesza swoją kampanię, a później się zaraz natychmiast, 2 godziny później aktywniła w mediach społecznościowych i nie tylko? Nie byłem zaskoczony, po prostu to wycofanie się z nadzieją, że dojdzie do opóźnienia wyborów albo nowego rozdania, jest jedyną szansą Kidawy-Błońskiej wycofania się z całego tego rozgardiaszu. No, przecież w tej chwili już wiadomo, że gdyby doszło do wyborów, to Kidawa-Błońska przegrywa w tym sensie, że nie wchodzi do drugiej tury. Tak? Czyli o ile w ogóle będzie druga tura? No właśnie, o ile w ogóle będzie, ale proszę zauważyć, że paradoksalnie w tej całej sytuacji Grzegorz Schetyna jest sojusznikiem PiS-u, ponieważ Grzegorz Schetyna dlatego poparł Kidawę-Błońską, że miał nadzieję, że ona przegra, a razem z nią przegra nowe kierownictwo Platformy. Czyli przegrana Platformy jest w interesie PiS-u, ale też jest w interesie Grzegorza Schetyny, który wtedy powraca w ramach hasła Grzegorz wróci, ratuj, no bo już nas nie ma. Ale muszę panu powiedzieć, panie doktorze, że to rzeczywiście widać, to o czym pan mówi, widać we wpisach, widać w komentarzach, ponieważ nazywają już Borysa Budkę osobą skompromitowaną, publicyści. Uważają, że Borys Budka sobie nie radzi. Mało tego, Donald Tusk, który wsparł Małgorzatę Kidawę-Błońską, też zbiera cięgi od publicystów, nawet sprzyjających Platformie Obywatelskiej, więc to nie jest takie całkowicie nierealne. Ale ten scenariusz, o którym pan mówi, że Grzegorz Schetyna wróci po tej całkowitej kompromitacji. No, plan taki Grzegorz Schetyny był, że wracam, ale mogę wrócić tylko na grudzień obecnego kierownictwa. Tylko problem polega na tym, że gruzy obecnego kierownictwa będą również gruzami Platformy i Grzegorz wróci, ale nie będzie miał już co zbierać. Panie doktorze, oglądał pan albo słuchał pan może rozmowy pomiędzy Radosławem Sikorskim a Donaldem Tuskiem? Nie, ponieważ uważam te dwie osoby za po prostu zdegenerowane jednostki, które wybitnie szkodziły Polsce i szkodzą. I słuchanie ich wynurzeń, dwóch ludzi z marginesu politycznego, nie ma sensu. A dlaczego pan uważa, że to są zdegenerowane jednostki? No bo wystarczy posłuchać tego, co Sikorski mówi, czy też poczytać, co wypisuje. A z kolei Tusk, jedyną jego racją bytu jest jątrzenie, podburzanie jednych po drugim. Po prostu psucie debaty publicznej, napuszczanie jednych na drugich. Przypominam, że Hołownia to też przecież był pomysł Tuska, tak? Czyli miał dwa pomysły, równie genialne. W zasadzie nie wiadomo, który kandydat jest większym geniuszem. Kto jest według pana, panie doktorze, większym geniuszem? No właśnie tego trudno jest to rozstrzygnąć, prawda? Czy Kidawa-Błońska, czy Hołownia? Myślę, że są to jednostki siebie warte. Jeżeli chodzi o politykę, to również mamy kwestię wyborów, bo totalna opozycja i akolici krzyczą wprowadzić stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, odsuńmy wybory. A zupełnie niedawno okazuje się, że Bawaria przeprowadziła wybory korespondencyjne, w całości korespondencyjne.
była większa frekwencja niż zazwyczaj. I panie doktorze, jak to jest? Opozycja zawsze mówiła: Niemcy, Niemcy, patrzcie się na Niemcy, jak to wspaniale tam się dzieje, jaka tam jest demokracja. Co teraz opozycja zrobi? Bo to jest jednak problem dla niej, no bo Bawaria w całości, głosowanie korespondencyjne, tak jak powiedziałam, wyższa frekwencja. No i to jest problem chyba, tak, czy nie? Nie, to nie jest problem, dlatego że powołuje się zawsze opozycja na przykłady, które są dla niej korzystne, dla jej rozwiązań. I w dalszym ciągu nie będzie Bawarii zauważała, to raz. Dwa, jednak ja chciałem zwrócić uwagę na fakt, że Bawaria to nie Polska i w Bawarii prezydenci, wójtowie i w ogóle władze wykonawcze, samorządowe nie mają zwyczaju fałszowania wyborów, a w Polsce władze wykonawcze, jeżeli będą organizowały wybory, to będą robiły, bo robią to nagminnie. Więc jest szansa teraz, jeżeli są wybory, żeby całkowicie je organizowali komisarze, a nie aparat administracyjny władzy wykonawczej. To raz. Dwa. Wybory korespondencyjne zostały uchwalone, ale jak to ma technicznie wyglądać, nie wiadomo, bo to dopiero będzie w rozporządzeniu. Poza tym nie można ludziom tłumaczyć przez miesiąc, że mają się nie posługiwać banknotami, bo wirusy się na banknotach przenoszą i trzeba przejść na obrót bezgotówkowy, a potem twierdzić, że na kopertach z biletami wyborczymi wirusy się nie przenoszą. Tak? Więc też trzeba zwracać uwagę na logikę przekazu. Jeżeli chodzi o wybory, no to w tej chwili się sprawa rozgrywa. Zobaczymy, jak się zachowa. Znaczy, możemy przewidzieć, że Senat nie będzie chciał głosowania korespondencyjnego i zapewne będzie ten scenariusz, że Sejm odrzuci poprawki Senatu i zobaczymy, jak się zachowa pan prezydent. Jest to rzeczywiście, mimo że ludzie są zamknięci w domach, jest to bardzo ciekawy czas, nie uważa pan, panie doktorze? Głosowanie korespondencyjne jest korzystne dla opozycji, ponieważ oddaje, jakby to powiedzieć, no, organizację tego wszystkiego właśnie w rękę wójtów, burmistrzów, prezydentów. Ale przecież, panie doktorze, nie wiem, czy pan słyszał, że już samorządowcy powiedzieli, że absolutnie nie wejdą w te wybory. Samorządowcy z rozdania czy z nadania Platformy powiedzieli, że absolutnie nie będą brali udziału w tego typu wyborach. Więc być może się wycofają po prostu i rzeczywiście wejdą komisarze tutaj. Tak, ale komisarze nie mają aparatu wykonawczego i tak naprawdę dotychczas posługiwali się tym aparatem administracyjnym, samorządowym. Więc zobaczymy, wszystko musimy kończyć, panie doktorze. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Na pewno, proszę państwa, będziemy wracać do sprawy wyborów, ponieważ jest to jeden z bardziej istotnych tematów. Jak widać, czytając gazety czy przeglądając media społecznościowe. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam, żebyście zostali państwo z Telewizją Republika, bo za chwilę druga rozmowa.